Witam Państwa serdecznie na porannym webinarium. Z tej strony Piotr Jaromin i poprowadzę dzisiaj dla Państwa poranną analizę rynków. Prosiłbym o potwierdzenia, czy dobrze mnie słychać i czy widać mój ekran, abyśmy mogli zacząć. Dziękuję bardzo. Dzisiaj takim głównymi wydarzeniami na rynku będzie z pewnością spotkanie na szczycie Unii Europejskiej, gdzie przywódcy państw Unii Europejskiej będą dyskutować w szczególności na temat Brexitu, który w ostatnim czasie mocno tutaj rozgrzewał rynek funta brytyjskiego. No, funt brytyjski przez większość, część roku pozostawał w trendzie spadkowym, jednak te ostatnie doniesienia z kilku tygodni, tak naprawdę coraz bliższy termin prawdopodobnego uzyskania porozumienia pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, no spowodował lekkie odbicie na brytyjskiej walucie. Wczoraj poznaliśmy także bardzo dobry raport z rynku pracy, który wspomógł notowania funta brytyjskiego. Dzisiaj dla funta będziemy mieli także opublikowany raport inflacyjny, no który, można powiedzieć, jednak zejdzie na dalszy plan w stosunku do tego, że mamy dzisiaj to spotkanie w Brukseli. Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii spadała tak naprawdę przez od połowy 2017 roku do drugiego kwartału 2018, kiedy zanotowaliśmy odbicie i ostatnie dane były już lepsze. Dzisiaj no jednak raczej nie spodziewałbym się jakiejś dużej reakcji na funcie, w szczególności, że tak naprawdę pierwsza, kolejna podwyżka stóp procentowych po tym ruchu, który miał miejsce pod koniec lipca, tak naprawdę będzie miała dopiero prawdopodobnie miejsce po marcu 2019 roku, kiedy Wielka Brytania wyjdzie oficjalnie z Unii Europejskiej. Bank Anglii zapowiedział, że do tego momentu raczej nie będzie wykonywał żadnych zmian w swojej polityce monetarnej. Dodatkowo w ostatnich godzinach poznaliśmy informację, że nowa umowa handlowa pomiędzy Meksykiem, Kanadą a Stanami Zjednoczonymi zostanie prawdopodobnie poddana głosowaniu w kongresie dopiero w przyszłym roku. No, co ma związek z czasem, jaki potrzeba na to, aby zmiany legislacyjne zostały prowadzone w amerykańskim prawie. No, z jednej strony jest to taka informacja, która raczej nie powinna mieć wpływu na rynek, jednak biorąc pod uwagę przyszłe wybory średnioterminowe w przyszłym roku, kiedy demokraci mogą uzyskać większość w Izbie Reprezentantów, stawia to pod znakiem zapytania przyszłość przyszłej umowy, no, przyszłej nowej nafty, której zmiana była głównym postulatem Donalda Trumpa w kampanii wyborczej. Na razie mu się to udało, jednak tak naprawdę, żeby to oficjalnie zostało przegłosowane, no muszą się losy w najbliższych miesiącach toczyć pod dyktando republikanów, które na razie mają większość Izby Reprezentantów, jednak wybory średnioterminowe mogą przynieść zmianę, no co może spowodować problemy z ewentualnym przegłosowaniem nowej umowy NAFTA. Dodatkowo ciekawie dzieje się na rynku ropy naftowej. Wczoraj wieczorem o godzinie 22:40 inwestorzy poznali informacje na temat wstępnych takich szacunków API dotyczących zapasów ropy naftowej w tamtym tygodniu. Zapasy ropy naftowej nieoczekiwanie spadły względem oczekiwań, które wskazywały na wzrost o prawie 1 miliona baryłek w tamtym tygodniu. Warto zanotować, że dzisiaj będzie, co znamy, tak naprawdę główny raport rządowy DOE, czyli Department of Energy, który zostanie opublikowany o godzinie 16:30 i te dane powinny mieć kluczowy tak naprawdę wpływ na rynek ropy naftowej w najbliższych godzinach. Tutaj również jest zakładany wzrost zapasów, no co ma związek z tym, że wchodzimy powoli w taki sezon, taką porę roku, kiedy zapasy sezonowo rosną. No co powinno pomagać w stabilizacji cen, nawet ewentualnym spadku od strony wzrostu
wzrostu podaży na rynku, co powinno spowodować stabilizację cen na rynku ropy naftowej. Jednak w dalszym ciągu w grze pozostaje geopolityka, sytuacja w Iranie i ostatnie zaostrzenie relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, które miało związek ze prawdopodobną śmiercią saudyjskiego dziennikarza w tureckiej w saudyjskiej ambasadzie w Turcji. No prawdopodobnie tutaj niektóre informacje donoszą, że prawdopodobnie ten saudyjski dziennikarz został zabity podczas przesłuchania, no co spowodowało, że Donald Trump zaczął odgradzać się ewentualnymi sankcjami na Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska również no tak naprawdę pogroziła Donaldowi Trumpowi i zasugerowała, że tak naprawdę może jakoś wpłynąć na ceny ropy naftowej. No z pewnością wyższe ceny ropy naftowej nie są na rękę Donaldowi Trumpowi, który cały czas oskarża OPEC o utrzymywanie cen na wysokim poziomie i sterowaniem rynkiem cenami ropy naftowej. Dodatkowo spotkanie liderów biznesu, które zostało zaplanowane na przyszły tydzień w Riyadzie, tam odbędzie się, ale wiele ważnych osobistości, w szczególności z zachodniego świata biznesu, nie zjawi się na tym spotkaniu w związku właśnie z ostatnią sprawą saudyjskiego dziennikarza. Tutaj kolejnym sprawą jest prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp procentowych. Przepraszam Państwa za problemy. Czy dobrze mnie teraz słychać? Miałem jakieś informacje, że mam problemy z głosem. Jest ok, wszystko dobrze, czyli możemy kontynuować. Dobra, dziękuję za potwierdzenie, już wszystko jest ok. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 20 poznamy minutki FOMC, czyli zapis ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, które odbyło się pod koniec września, kiedy Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe. Tak naprawdę inwestorzy będą wsłuchiwać się w retorykę poszczególnych członków FOMC, w szczególności, że w ostatnim czasie dane, tak naprawdę w ostatnich dwóch tygodniach dane makroekonomiczne spływające ze Stanów Zjednoczonych nie były zbyt korzystne, nie stawiały amerykańskiej gospodarki w korzystnym obrazie, no co sugeruje, że możemy mieć do czynienia z jakimś ewentualnym przesileniem w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki nieznacznie spadło w ostatnim czasie i obecnie plasuje się według kontraktów terminowych na stopę procentową w okolicach 75%, więc tak naprawdę kluczową kwestią dla dolara amerykańskiego jest teraz kwestia grudniowej podwyżki stóp. No ruch prawdopodobnie nastąpi, jednak jakieś ewentualne dalsze osłabienie się danych makroekonomicznych może wpłynąć na retorykę Fedu, na retorykę Jerome Powella, no który w dalszym ciągu pozostaje bardzo jastrzębi w kierunku dalszego zacieśnienia polityki monetarnej. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym mamy tak naprawdę trzy takie ważne odczyty, trzy takie ważne figury, czyli raport inflacyjny w Wielkiej Brytanii, który ukaże się tak naprawdę za niespełna pół godziny, o godzinie 10:30. Dodatkowo poznamy także raport DOE o zapasach ropy naftowej, o którym wspomniałem na początku, oraz minutki FOMC, czyli zapis z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Rynkami, którymi dzisiaj się zajmiemy, jest euro-dolar, brytyjski funt w stosunku do dolara amerykańskiego i do jena, USD/CAD w związku z ostatnimi problemami w ewentualnym przeforsowaniu nowej umowy NAFTA w amerykańskim kongresie w tym roku, złoto, S&P 500, DAX, ropa i WIG20. Spójrzmy sobie teraz, jak wygląda kalendarz makroekonomiczny, no, który już po części umówiłem, ale sprawdzimy, jak to się będzie placowało dzisiaj w kolejnych godzinach. Tak naprawdę za pół godziny poznamy, tak jak wspomniałem wcześniej, dane z Wielkiej Brytanii. O godzinie 11 zwróciłbym także uwagę na odczyty inflacji ze strefy euro. No tak naprawdę pierwsze jakieś ruchy ze strony Europejskiego Banku Centralnego
w kierunku podwyżek stóp procentowych, no zostały zapowiedziane w lecie tego roku pod koniec, na termin takiej pierwszej podwyżki, no to prawdopodobnie jest to okolice września 2019 roku. Warto jednak pamiętać o tym, że obecny prezes EBC, czyli Mario Draghi, tak naprawdę opuści swój fotel w listopadzie 2019 roku, więc naprawdę kolejne podwyżki prawdopodobnie Mario Draghi dokona pierwszego ruchu, ale dalsze zacieśnianie polityki monetarnej będzie kontynuowane przez nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. No, największe szanse na to, na objęcie fotelu po Mario Draghi ma prezes Bundesbanku Weidmann, no, który jest takim osobą o bardziej takiej jastrzębiej retoryce, no co ewentualnie w przyszłości może prawdopodobnie przełożyć się na notowania euro. O godzinie 16:30 zapasy ropy naftowej, no tutaj konsensus wskazuje na wzrost zapasów ropy naftowej o 1 milion baryłek. Warto jednak pamiętać, że te wstępne szacunki API także były prognozowane, że zapasy ropy wzrosną o 1 milion baryłek, jednak obserwowaliśmy spadek zapasów o 2 miliony baryłek, no co wspomogło w ostatnich kilku godzinach ceny ropy naftowej, w szczególności w odbiciu od poziomu 80 dolarów za baryłkę na benchmarku Brent o godzinie 20 minutki FONC. Pierwszymi rynkami, na którym dzisiaj zwrócił uwagę, no to jest standardowo dolar amerykański, który jest najważniejszą walutą świata. W szczególności ciekawie wygląda sytuacja na parze euro-dolar, który zniósł te ostatnie wzrosty, które miały miejsce po podwyżce stóp procentowych przez Fed, które miało miejsce pod koniec września tego roku. Tak naprawdę korekta tych spadków na parze euro-dolar została zatrzymana na poziomie zniesienia 50% FIBO ostatniej tej fali spadkowej. No, pokrywa się to mniej więcej z poziomem 1,16, no, który stanowi taką barierę psychologiczną także dla inwestorów, no więc jest to taki kluczowy poziom techniczny z perspektywy dalszych wzrostów na tej parze. Jakimś ewentualnym katalizatorem większych spadków na tej parze, czyli umocnienia dolara amerykańskiego, z pewnością mógłby być taki jastrzębi wydźwięk dzisiejszych minutek Fedów, które zostaną publikowane o godzinie 20. No jeżeli splotłoby się to z przełamaniem okolic 1.15.40, 1.15.30, gdzie znajdują się takie lokalne minima z 12 i 15 no, października, mogłoby to spowodować jakąś większą, kolejną falę umocnienia dolara amerykańskiego. Z perspektywy indeksu dolara, no, gdzie euro ma bardzo znaczny udział w stosunku do innych głównych walut, jak na przykład jena japońskiego, tutaj indeks dolara znajduje się w obrębie kanału średnich 50-okresowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich kilku tygodniach ukształtowała nam się odwrócona formacja głowy z ramionami, czyli pierwsze ramię w okolicach, tak naprawdę początku, lewe ramię w okolicach początku września, głowa, która minimalnie sięgnęła poziomu 93,5 i teraz kształtuje nam się właśnie prawdopodobne prawe ramię. No, ewentualna realizacja wybicia z tej formacji, czyli wybicia linii szyi na poziomie 95,7 punkta na indeksie dolara, mogłaby spowodować jakąś kolejną falę wzrostową na amerykańskim dolarze. Jednak z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że dolar amerykański jest obecnie no, przynajmniej delikatnie przewartościowany, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę kolejne podwyżki stóp procentowych są już w cenach i tak naprawdę rezerwie federalnej ciężko będzie zaskoczyć rynki od jastrzębiej strony. Kolejną parą walutową, która wygląda bardzo ciekawie, w szczególności, że dzisiaj będziemy mieli bardzo ciekawą publikację dla amerykańskiego dolara, a w ostatnich kilkunastu godzinach otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie będą jakieś ewentualne problemy z przegłosowaniem nowej nafty w kongresie. I tutaj na tym w ostatnich godzinach cierpi dolar kanadyjski, który tak naprawdę wzrósł, odbił się od poziomu 50% zniesienia całej tej fali wzrostowej, która miała miejsce od początku października. No widać jednak, że byki na dolarze kanadyjskim próbują się
próbują ratować sytuację i bronią tych lokalnych Maksimów z 15 października. No tutaj jakieś ewentualne spadki na tej parze. No wydaje się, że jednak nafta, no prawdopodobnie inwestorzy na razie nie będą martwić się zbytnio problemami z ewentualnym przegłosowaniem nafta w przyszłym roku. I tak naprawdę ta ostatnia chwilowa reakcja na te doniesienia, że nafta nie zostanie przegłosowana w tym roku, no raczej nie powinny tutaj powodować jakichś większych wzrostów na tej parze, czyli osłabienia dolara kanadyjskiego do dolara amerykańskiego. Warto także zwrócić uwagę na ropę naftową w kontekście dolara kanadyjskiego, bowiem gospodarka Kanady jest dosyć silnie uzależniona od eksportu ropy naftowej. Tutaj jakieś ewentualne wzrosty na ropie naftowej w najbliższym czasie z pewnością powinny wspomagać również kanadyjską walutę, no co z perspektywy takiego szerszego ujęcia, przynajmniej na wykresie dziennym, widzimy, że obecnie znajdujemy się w takim lekkim trendzie spadkowym. Ta sekwencja niższych dołków i niższych szczytów zostaje utrzymana i dopiero ewentualne złamanie poziomu 1,3007 no mogłoby spowodować jakąś większą falę osłabienia dolara kanadyjskiego z perspektywy średnioterminowej. Kolejnym rynkiem jest brytyjski funt, co wczoraj sygnalizowaliśmy we wpisie najciekawsze wykresy tygodnia, w szczególności, że w najbliższych tygodniach no raczej prawdopodobne jest, że kwestie Brexitu zostaną rozwiązane. Nie wiadomo, czy stanie się to właśnie na dzisiejszym szczycie w Brukseli, biorąc pod uwagę ostatnie tak naprawdę wypowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę w dalszym ciągu kwestie sporne, w szczególności kwestie przebiegu irlandzkiej granicy, nie zostały rozwiązane. No i dopóki to się nie stanie, to tak naprawdę no porozumienie, takie wstępne porozumienie w sprawie Brexitu w dalszym ciągu wydaje się no dosyć odległe. Jednak z perspektywy długoterminowej wydaje się, że tak naprawdę wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia nie jest na rękę na pewno Wielkiej Brytanii, jak i również Unii Europejskiej, więc przedstawiciele obu obozów będą musiały osiągnąć jakiś przynajmniej chwilowy konsensus, co z pewnością wspomogłoby notowania funta brytyjskiego. Biorąc pod uwagę, że ostatnia wyprzedaż na rynkach akcji no prawdopodobnie no osiągnęła swoje minima z końcem tamtego tygodnia, no spowodowało to umocnienie jena japońskiego, który zyskiwał na fali rosnącej awersji do ryzyka. Obecnie ponownie obserwujemy powrót inwestorów do aktywów ryzykowniejszych, do rynków akcji, do walut emerging markets, na czym powinien tracić japoński jen, a szansą dla funta z pewnością są ostatnie lepsze dane z rynku pracy. Dzisiaj zostanie opublikowana inflacja i ewentualne jakieś pozytywne doniesienia w sprawie Brexitu, który wydaje się takie porozumienie, osiągnięcie porozumienia wydaje się coraz bliższe, biorąc pod uwagę no, czas, jaki oba obozy spędziły na negocjacjach. No, daje to szansę ewentualne jakieś polu wzrostów na tej parze. Z perspektywy technicznej widzimy, że ta spadkowa linia trendu, która tak naprawdę prowadziła spadki od początku 2018 roku, została przełamana, więc z perspektywy średnioterminowej wydaje się, że jakieś wzrosty są możliwe, w szczególności, że wsparciem dla kursu powinien być rosnący kanał średnich 50 okresowych, które znajdują się w okolicach 146 i również średnia 200-dniowa, która można powiedzieć, że powstrzymała spadki w ostatnim czasie. Również widzimy, że no cena notowania na tej parze walutowej respektowały średnią 200-sesyjną, na przykład w lutym 2018 roku, kiedy stanowiło nam jako wsparcie. Również no tutaj widzimy, że wahania cen no były to taki istotny punkt zwrotny w postaci średniej 200-sesyjnej w ostatnich miesiącach. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda sytuacja funta do amerykańskiego dolara. Tutaj widzimy również bardzo podobną sytuację. Kurs wyszedł powyżej kanału średnich 50 okresowych, więc można powiedzieć, średnioterminowa perspektywa zmieniła się na wzrostową. Wsparciem z pewnością będzie właśnie wspomniany wcześniej kanał i ewentualne wybicie 1,32,5.
powinno pozwolić brytyjskiemu funtowi no, w kreacji jakiegoś większego ruchu wzrostowego, być może taki jak miał miejsce na przykład na przełomie sierpnia i września tego roku. Kolejnym rynkiem jest S&P 500. No tutaj warto zauważyć, że no ta silna przecena, która była, można powiedzieć, tylko paniczną wyprzedażą na sesji 10 października, została zatrzymana no bardzo wyraźnie na średniej 200-sesyjnej. Widzimy, że z perspektywy technicznej w ostatnich latach no średnia 200-sesyjna bardzo świetnie sprawdza jako wsparcie. No ten poziom był testowany kilkukrotnie. Na początku tego roku również widzimy, że taka chwilowa przecena, która miała miejsce po wyborach prezydenckich 2016 roku, kiedy Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, no, również została zatrzymana na średniej 200-sesyjnej i tak naprawdę od tego czasu rynek akcji w Stanach Zjednoczonych mocno zyskuje i do tej pory nie przełamaliśmy trwale średniej 200-dniowej. Z perspektywy technicznej ostatnie korekta, w szczególności, która miała miejsce, silne wzrosty, które miały miejsce na wczorajszej sesji, dotarły praktycznie do zniesienia 50% całej tej panicznej wyprzedaży, która miała miejsce w tamtym tygodniu. Więc z perspektywy krótkoterminowej wydaje się, że dzisiaj no, rynek akcji, rynek kontraktów terminowych na S&P 500 może korygować te wcześniejsze wzrosty. Z oporem dla kursu powinna być także średnia 200-godzinowa, która znajduje się teraz na poziomie 2825 punktów. I tak naprawdę pierwszym takim ważnym wsparciem, kluczowym wsparciem, którego przełamanie powinno martwić byki, że to ewentualne odbicie nie jest trwałe i powrócimy do spadków, jest kanał średnich 50-okresowych, który przebiega w okolicy 2780 punktów i powinien i rośnie on obecnie i prawdopodobnie w najbliższych godzinach znajdzie się w okolicach 2800 punktów, które z perspektywy technicznej, z perspektywy psychologicznej zarówno powinny stanowić taki istotny punkt zwrotny dla notowań kontraktów na amerykański indeks. Dodatkowo znajdujemy tu także lokalne szczyty z 11 października, więc jest to taki dosyć istotny poziom techniczny. Teraz mamy niemiecki indeks DAX, no, który wydaje się, że ten scenariusz z korektą ABC no, jest coraz bardziej prawdopodobny, w szczególności, że wczoraj obserwowaliśmy pierwsze takie poważne odbicie, solidną sesję wzrostową, która pozwoliła zanegować wybicie minimów z połowy marca 2018 roku. Z perspektywy krótkoterminowej wydaje się również, że indeks niemieckich spółek no, może wykonać jakąś korektę w takim krótkim terminie. Widzimy spadki dzisiaj na otwarciu rynku klasowego w Niemczech. I takim pierwszym wsparciem powinny być okolice 11700 punktów, gdzie znajdują się lokalne szczyty z 11 i 12 października. Również w ten rejon zawędruje prawdopodobnie w najbliższych godzinach kanał średnich 50-okresowych, a z perspektywy wykresu dziennego poziom 11700 punktów, no są to oczywiście dołki z pierwszej połowy tego roku, więc no jest to taki psychologiczny poziom, który powinien stanowić barierę dla przed dalszą wyprzedażą na niemieckim rynku akcji. Kolejnym rynkiem jest ropa naftowa. Bardzo ciekawie wygląda baryłka ropy Brent z perspektywy technicznej, ponieważ powróciliśmy do poziomu $80 za baryłkę, które stanowiły taki istotny poziom podażowy w ostatnich miesiącach. Więc tak naprawdę ten ruch spadkowy, który trwał praktycznie od połowy, od początku października, można traktować jako ruch w kierunku wyłamanego wsparcia. Dodatkowo od strony popytowej ceny ropy naftowej powinien wspierać także kanał średnich 50-okresowych, a kluczowym wydarzeniem dzisiaj będzie oczywiście raport o zapasach w Stanach Zjednoczonych o godzinie 16:30. Z perspektywy krótkoterminowej widzimy, że obecnie ceny znajdują się na oporze w okolicach 81,8 dolara za baryłkę na benchmarku Brent. I tak naprawdę wyłamanie tego poziomu powinno otworzyć drogę najpierw w kierunku 80, prawie 80, poziomu 83
dolarów za baryłkę, a następnie nawet w rejony 85 dolarów za baryłkę, gdzie znajdują się takie ważniejsze maksima w ostatnim czasie, które ukształtowały się 9 października. Kolejnym rynkiem są metale szlachetne, złoto i srebro. No, zyskiwały one w ostatnim czasie na osłabieniu dolara amerykańskiego, które były napędzane tymi słabszymi danymi z amerykańskiej gospodarki. Jednak trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy minutki FOMC i biorąc ostatnie jastrzębią retorykę ze strony członków Fed, dodatkowo minutki FOMC będą takim obrazem członków FOMC na końcówkę września, kiedy odbyło się ostatnie posiedzenie. Wtedy dane makroekonomiczne były jeszcze bardzo, cały czas bardzo dobre i nie widać było jakichś symptomów spowolnienia. No, daje to obraz, że prawdopodobnie wypowiedzi członków FOMC będą jastrzębie, no co powinno działać pozytywnie na dolara amerykańskiego i jakaś ewentualne wzrosty na dolarze i korekta na metalach szlachetnych po tych ostatnich silnych wzrostach może się pojawić. Dla rynku złota najważniejszym poziomem są okolice 1215 dolarów za uncję, gdzie na wykresie tygodniowym znajduje się średnia 200-tygodniowa, a na wykresie dziennym jest to górny, można powiedzieć, zakres konsolidacji, w której złoto przebywało praktycznie od połowy sierpnia do końcówki września, kiedy nastąpiło to silne wybicie z początkiem października, więc jest to takie poziom wsparcia dla notowań złota w najbliższym czasie. Dodatkowo inny metal szlachetny, czyli srebro, znajduje się cały czas pod oporem w okolicach poziomu 14,7 za uncję srebra, więc dopóki ten poziom nie zostanie pokonany, no to jakaś większe złote na srebrze, przepraszam, no są raczej ciężkie z perspektywy technicznej. Dodatkowo takim oporem powinno być także górne ograniczenie kanału średnich 50-okresowych, które przebiega również w tej okolicy i powinno blokować zapędy byków przed dalszymi wzrostami. Ostatnim rynkiem jest oczywiście polski WIG20, no, który na wczorajszej sesji mocno zyskiwał, no co było napędzane tak naprawdę wzrostami w całym sektorze blue chipów. Zanegowane, można powiedzieć, zostało wybicie poziomu 2200 punktów i dzisiaj po tym wyższym otwarciu obserwujemy lekkie korektę i prawdopodobnie być może ta luka wzrostowa, która ukształtowała nam się o poranku, będzie być może domknięta w trakcie dzisiejszej sesji, no co miałoby także, co byłoby także spójne z ewentualną jakąś korektą ostatnich wzrostów na parkietach europejskich, no co możemy obserwować właśnie dzisiaj o poranku na starcie sesji europejskiej. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym życzyć udanych transakcji oraz zapraszam Państwa jutro na godzinę 9:45 standardowo na analizę rynku. Dziękuję i pozdrawiam.